Twoje śmieci, twoje pieniądze, twój wybór. Trzylatek to wciąż żywiołowo rozwijające się dziecko. Aż tak żywiołowy suwer w ostatnim roku istnienia nie był, ale nie można powiedzieć, żeby mieszkańcy o nim zapomnieli. Na 17 stacjach liczących po 12 stojaków każda bazowało 160 rowerów, z których 3 to tandemy, a 15 to pojazdy elektryczne. Przez 7 miesięcy użytkownicy sięgnęli po miejskie rowery blisko 75 tysięcy razy. Rekordowy był 10 kwietnia, niemal 670 wypożyczeń. Większość miłośników dwóch kółek korzysta z suwera nie dłużej niż godzinę. Nieco ponad 6% jeździ do 2 godzin. 3 do 4 cyklistów na każdą setkę wypożyczyło rower na dłuższy czas. Ogółem na siodełkach suwera w minionych 7 miesiącach tegorocznego sezonu użytkownicy spędzili ponad 35 tysięcy godzin, a rekordowa, tegoroczna popularność suwera odnotowana została w maju. Kolejna znamienna liczba to 240 tysięcy. Tyle kilometrów wyciśnięto ze 160 miejskich rowerów w 2023 roku, a najdłuższy przejazd liczył ponad 82 kilometry. I choć te dane robią wrażenie, to z porównania danych wielosezonowych wynika, że jego popularność spadła, pomimo wzrostu liczby zarejestrowanych użytkowników. Z dotychczasowych 3 lat funkcjonowania najwyższą popularność miejski rower osiągnął w 2022 roku. I ostatnia ciekawostka. Przez 3 lata lokalni rowerzyści okrążyli ziemię aż 16-krotnie.